Witam Was serdecznie. W trakcie postępu zadań macierzy bierzemy od niej zadanie o nazwie Zakodowany Dziennik, który prowadzi nas do misji Enigma, której zrobienie jest na czas. Zadanie prowadzi nas w pobliżu studni Echa na Lasusie. Udajemy się do tego miejsca ze skraju artefaktu. Po wejściu do studni Echa w pomieszczeniu niszczymy białe kostki w powietrzu, po których zniszczeniu podążamy do otworu studni, gdzie znajduje się flaga zaczynająca misję. Jest to misja z dobieraniem graczy. Zadanie jest na czas. Czas możemy zwiększyć, gdy na danym etapie poprzez strzał w pojawiające się na niebie harpie z nazwą Architekt oraz złote trójkąty, również wiszące w powietrzu. Te przedłużenia czasu pojawiają się rzadko, więc musimy przejść zadanie szybko i bezbłędnie. Na pierwszej arenie mamy do naładowania rdzeń, który ładujemy poprzez stanie w kółkę z zielonym znakiem. Gdy kółko znika, udajemy się do kolejnego. Po naładowaniu kładziemy rdzeń do dziury przy miejscu, w którym rdzeń zabraliśmy i ruszamy dalej. Podczas skakania, gdy tylko zobaczymy harpie, architekty lub złote trójkąty, strzelamy w nie, by przedłużyć nasz czas. W pomieszczeniu z drugim bossem naszym zadaniem jest zniszczenie trójki potworków pojawiających się w grupie. Po ich zniszczeniu bierzemy rdzeń i rzucamy weksy z barierą będące w powietrzu. W międzyczasie szukamy harpie i złote trójkąty, by przedłużyć czas tej rozgrywki. Ruszamy dalej, pamiętając o zwiększaniu czasu. Portal. Stop! Yes, I see it! I got it! Okay. Really resumed. Okay, let's go.
kill the guy. I think it's a crime keeper. Gdy dojdziemy do tego pomieszczenia, naszym zadaniem jest rozwijanie różowych kryształków przyczepionych w różnych miejscach, z których wypadają różowe kawałki. Potrzebujemy je zebrać w liczbie 20. Ten minutes. I think that means we've been here for 10 minutes. Okay. What do you mean, more? Go. Oh, no. That is the yellow stuff. Po zakończeniu aktywujemy konkluksy wokół skrzyni. Życzę udanej rozgrywki. It wasn't that bad, come on.